Dziękuję. Panie Przewodniczący, bardzo ważne są nie tylko deklaracje, nie tylko słowa, ale konkrety, konkretna pomoc. I ja tutaj chciałbym odwołać się do Polski, mojego kraju, który jest w forpoczcie, zarówno jeżeli chodzi o tę pomoc w wymiarze humanitarnym, tę pomoc w wymiarze ochrony dóbr kultury, jak i również to, o czym dzisiaj dyskutujemy, czyli pomoc dla ukraińskiej nauki. My w Polsce zaproponowaliśmy specjalne rozwiązania ustawowe, w tym szereg ułatwień dla studentów i naukowców dotyczących kontynuacji kształcenia, prowadzenia badań w Polsce. Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie do Polski po 24 lutego bieżącego roku z Ukrainy, oświadczył, że pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony w uczelni jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzania konkursu. Uruchomiliśmy także ogólnopolski portal informacyjny dla osób z Ukrainy. Głównym celem portalu jest usprawnienie procesu poszukiwania informacji o możliwościach studiowania i zatrudnienia w polskich uczelniach i instytucjach badawczych w Polsce dla kandydatów z Ukrainy. Portal skierowany jest do obecnych i przyszłych studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni i instytutów badawczych Ukrainy. Portal pomaga odnaleźć m.in. ofertę studiów, zarówno w trybie rekrutacji na pełny cykl studiów, jak i kontynuacji wcześniej rozpoczętych studiów na jednej z uczelni ukraińskich, szkół doktorskich, a także propozycje innej współpracy, staże, stypendia oraz oferty pracy w instytucjach polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wiele tych przykładów. Ukraińskiej nauce należy się pomoc. Dziękuję.